Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z takiego prowizorycznego studio TV Bazylianka. Chciałem Państwu dzisiaj taki zrobić stand-up na siedząco. Trochę pośmiać się. Z czego? I skomentować oczywiście, czyli powiedzieć, jak to naprawdę jest w Kucianowie. Skomentować gazetę ostatnią pana Kulczyńskiego, wydawaną przez jego kolegę Krycewicza. Rocznie ten pan dostaje 144 tysiące. Za prowadzenie strony chocianów.pl, jak również chyba za tą gazetę, choć tak naprawdę nie mamy danych, dostęp do informacji, jeżeli chodzi o urząd nasz, jest bardzo utrudniony, blokują jak mogą, żeby informacje, czy prawdziwe informacje nie wydostały się. Jak widzicie, to jest ta gazeta. Czekałem z komentarzem, aż wszyscy z Państwa dostaną gazetę. U mnie była dość wcześnie w skrzynce, widziałem, że dzisiaj też na drugim osiedlu, czyli na Zaciszu, jak również na poszczególnych ulicach ta gazeta już jest dostępna i wiele ludzi ją czytało, choć wiele tej gazet widziałem rozrzuconej na ulicy, także może i to dobre jest, ale ta gazeta jest wydawana z nasze pieniądze. Niestety my za to płacimy wysoką kwotę utrzymania rocznych tych mediów, które tak naprawdę przynoszą nam to, co nam przynoszą. Proszę Państwa, zacznijmy od wielkiego powrotu kolei do Chocianowa. Mieszkańcy już czekają 20 lat, ale na co czekamy, proszę Państwa? Czy tak naprawdę dzisiaj ta kolej nam jest potrzebna? Są fundusze jakieś tam unijne, gdzieś tam marszałki nasze tam rozdysponowują tymi pieniędzmi, czyli bawią się, a zwróćmy uwagę, że dzisiaj siedzą tam przedstawiciele ugrupowań, które tak naprawdę doprowadziły do likwidacji tych kolei właśnie 20 lat temu i teraz hipokryci chcą nam po prostu odbudować za pieniądze unijne, czyli też nasze, nam kolej do Rokitek. Po co? No nie wiem. Czy to ma jakiś sens? Ja w tym sensu żadnego nie widzę. Dzisiaj większość ludzi porusza się samochodami, a też busami, także no, jeżeli chcemy wydawać takie pieniądze na to, żeby po prostu zadowolony był pan Myrda młody Tymoteusz, czy jego tatuś, który właśnie wraz z Raczyńskim całą tą, jakby można powiedzieć, nazwać zorganizowaną grupą. Najpierw zniszczyli koleje, wiemy, nie było w Lublinie i tak dalej. Teraz odbudowują i się chwalą, że są cudotwórcami. Dajcie, panie marszałku Cezary Poszywylski, mi pieniądze, też będę cudotwórcą. Naprawdę, będę cudotwórcą i to prawdziwym. Nic z tego nie zajumam. Nie zajumam. Mówię, ja zawsze powtarzałem, że wy bezpartyjni samorządowcy lepiej nic nie róbcie za darmo. Za darmo! Bo wtedy naprawdę to jest bardzo drogo i bardzo wiele nas kosztuje. Tak jak te nasze darmowe autobusy, które jeżdżą puste, ludzie to widzą, obserwują, mówią mi. I te darmowe autobusy, za które płacimy, są nierentowne. Nikomu się nie przydają. Może garstce ludzi. Ale takie problemy rozwiązuje się w całkiem inny sposób, a nie żeby utrzymywać, nie wiem, lubiński powiat? Adasia Merdę? Adaś, tobie już dziękujemy. Twojemu synowi bogatemu też. Ale może o nim też porozmawiamy. Także widzicie, będziemy czekali. To jest pierwsza strona, pierwsza okładka tak zwana. I będziemy dalej. Proszę Państwa, druga ciekawa na winiecie tej informacja, to dwoje radnych zrezygnowało. Dwoje bohaterów zrezygnowało. Mi się wydaje, że też będziemy mogli o nich w dalszej części porozmawiać, bo tam też ten artykuł jest. No i tam ktoś pobiegł, wielkie zdjęcia. Oczywiście pobiegł pod patronatem naszego cesarza, kryształowego cesarza. Bo wziął to pod patrona czy coś. No proszę Państwa, wszędzie jest najlepszą, daje, ze swoich wyciąga pewnie, ale nie żartujmy. Proszę Państwa, na kolejnej stronie, to stronie chyba 2, jest taki tytuł: Chocianowski Picasso w akcji. O Boże, normalnie szok. I tu chodzi o banery, które zostały tam przez jakieś dzieciarnie pewnie zamazane sprayem czy czymś w tym rodzaju. I no chuligańskie po prostu jakieś tam zachowanie młodzieży, ale przecież kto z nas był święty? No cóż, ale tu już Kulczyński mówi, kamery są, będziemy łapać przestępców. Ciekawe, czy te kamery są też zamontowane tam u niego w środku, w gabinecie, czy w poszczególnych pokojach urzędu. Ciekawe jest. Także na całe szczęście mamy teraz darmowe, jak zawsze, darmowe, pewnie za nasze pieniądze oczywiście, kamery i one teraz wyłapią wszystko. Wszystko wyłapią normalnie, wszystko. Proszę Państwa, cieszy mnie też kolejny tam krótki artykuł. Będzie wreszcie woda na Spacerowej. Boże, to jest naprawdę fajny artykuł. No i tak szczerze mówiąc, to tutaj pan Najdek wreszcie wziął się za robotę, bo myślę, że pan Falkiewicz to tam jest tylko jako figurant. Pan Najdek wziął się za robotę. Słyszałem ostatnio, że sprzedał dom.
który budował tam na ulicy Różanej. Słyszałem też bardzo wiele rzeczy, że tam właśnie w trakcie tego, gdy on ten budował dom, to pracownicy PWK z koparkami pomagali mu. Ciekawe w jakich ramach. Masz na to faktury, panie Najder? Sprawdzimy to. Sprawdzimy to. Także może kiedyś schudniesz wreszcie od prawdy, którą zobaczy społeczeństwo. Kolejny taki artykulik to jest wypadek w Szczebnicach. No, o wypadkach nie lubię mówić, wiadomo, brawura, głupota. Nie wiem, może zmęczenie, są różne przyczyny właśnie takich różnych katastrof. I tutaj właśnie jest ten artykulik, no po to, żeby nas poinformować, że jest smutno. No i wreszcie ten wielki artykuł tego powrotu do po prostu normalności tak zwanej. Czyli tutaj przyjadą pociągi kolei dolnośląskiej. Proszę Państwa, jak wspominałem wcześniej, najpierw bezpartyjni, oni oczywiście wtedy się inaczej nazywali, tam 2006, oni lubią się SD, lubią się transformować, zmieniać nazwy, żeby czarować ludzi, bo myślą, że społeczeństwa są tak tępe, jak były na początku lat transformacji, czyli 98 i troszkę dalej. No nie, panie historyku Raczyński, nie, zagraj na saksofonie i powiedz prawdę wreszcie. Także tutaj się chwali pan Kulczyński, że przeczytam, cytuję, jak poinformował marszałek Tymoteusz Myrda, ogłoszono zamówienie na wycinkę drzew na linii 303 Chocianów-Duninów. Czytamy właśnie na Facebooku u pana Kulczyńskiego. No tak, tnijmy te drzewa, puśćmy pociąg, pojedziemy się wykąpać do Rokitek. Oczywiście Rokitki też takie centrum, gdzie przesiadkowe mogłoby być, ale naprawdę, czy teraz w tej dobie nie mamy innych potrzeb? No ale niestety na to są skierowane pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim i na nic więcej chłopcy nie mogą wydać. Muszą się jakoś wydatkować, muszą tą kolej zbudować, bo żeby Tymoteusz Myrda był jeszcze bogatszy. Nie sprawdzałem ostatnio jego oświadczenia majątkowego, ale mówię wam szczerze, ten człowiek nigdy uczciwie, w sensie poza polityką nie pracował. Te wszystkie funkcje, które obejmował, to albo tatuś mu tam ofiarowywał, albo coś, także ogromny majątek. Facet ma chyba, pan wicemarszałek ma chyba tyle samo lat, ja nie mam nic. A on ma domy, pieniądze, lokaty, cuda i przepięknie się prezentuje gdzieś tam w różnych mediach i czaruje. A to wszystko przecież ta strona PO, Unii Wolności, ludzie, czy na to nawet spojrzeć się nie powinno. Dzisiaj oczywiście bezpartyjni samorządowcy, potem coś wymyślą aż tak do usrane i tak dalej. Proszę Państwa, ja nie jestem miłośnikiem kolei nierentownych, tak jak nierentowna jest nasza darmowa komunikacja miejska. Przykro mi, jestem wbrew, przeciw. Czy złośliwy jestem? No nie, po prostu patrzę na to rozsądnie, racjonalnie, pragmatycznie i to, co przyniesie nam przyszłość. My mamy mieć przyszłość, a nie teraźniejszość, bo jest cesarz kryształowy i robi to, co chce. No, nie do końca, bo jak widzimy, jest już w naszym urzędzie kontrola NIK-u odnośnie pewnej sprawy i tam już są wyciągane pewne babole. Także daj Boże, że raport ten NIK-owski będzie tak pomocny nam, opozycji czy innym ludziom, którzy złożą oczywiście do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zastosowane z artykułu 231, czyli przekroczenie swoich uprawnień, bo już na to zasłużył. Myślę, że potem, gdy będzie odsunięty, gdy wejdą odpowiednie służby i sprawdzą wszystkie dokumenty, wszystkie zawiadomienia ludzi, którzy wiedzą więcej niż ja, to ten człowiek, że tak powiem, Tomak, karma wraca. Także tutaj jeszcze chciałem wspomnieć panu Myrdzie. To naprawdę bogaty człowiek, który się dorobił na polityce. No myślę tak samo jak pan Stasia, który u nas tutaj kosił 100 tysięcy też bezprawnie, bo nic z tych pieniędzy dobrego, któremu wypłacaliśmy, dobrego nie było. Teraz jest trochę o nim ciszej, no bo w kwietniu tego roku na polecenie pana saksofonisty z Lubina, prezydenta, musiał Kulczyński pozbyć się go. Także dochodzi tam do jakichś kłótni, swar i tak dalej. Przejdźmy tak dalej. Proszę Państwa, tutaj jest TV Regionalna, dała reklamę sobie. A ja się pytam, panie Gregorcewicz, my prosimy fakturę. Fakturę oczywiście, że pan ile dostał do tą reklamę w tej gazecie, bo tak naprawdę my płacimy za tą gazetę, a pan jeszcze sobie reklamę strzela. No, jeszcze dodatkowo zarabia. Pan to musi mieć ciuchy ze złota. Na rowerze może być bezpiecznie, to kolejny artykuł. Ciekawy jestem, czy to muś tak naprawdę tą inicjatywę rowerową gdzieś tam popiera. No myślę, że tak, bo to jest wysportowany chłopiec, normalnie 30 parę lat, a normalnie młody bóg, cesarz, no Napoleon to się chowa. Ten Napoleon oczywiście zbrunował. Także, a ja słyszałem, proszę Państwa, że on sobie teraz kupił niedawno Mercedesa. Nie wiem jakiej klasy, na samochodach się nie znam, naprawdę jestem w tym temacie głąb totalny, ale Mercedesa. 2,5 roku
rządzi tutaj, on już kurczę potrafił sobie wyremontować czyimiś łapkami kołobrzeski apartament, jakże i też kupić piękny samochód. Także widzicie jak to jest, także ja też polecam rowery, nie jeżdżę, od dawno odkąd mi ukradli, nie mam, nie jeżdżę. Kolejny oczywiście artykułik malutki to 500+ w nowej perspektywie, nie spóźnimy się, wyskujemy. Oczywiście gnajcie ludzie, PiS daje, bierzcie i słusznie wydajmy, jak oni mogą, to dlaczego wy nie? Piweczko, grilla, oni też, oni tam lepsze coś robią. Następny artykuł to pomógł ci policjant, wesprzyj go. No ale nie oszukujmy się, jak w dzisiejszych czasach z policję można wspierać z taką opinią? Dzisiaj mówią na nich milicja. Ja miałem też tutaj u nas, no z jednym oczywiście może nie okrzesanym człowiekiem kontakt, który spowodował no, mi problemów dużo, po prostu bo nie miałem maseczki. Nie miałem maseczki. Z której jestem oczywiście zwolniony, mam na to papiery od lekarza, no ale cóż, sprawa aż trafiła. Jestem ukarany mandatem przez sąd, bo się nie przyjąłem mandatu. Sąd mi przywalił 100 zł, no dla mnie to jest dużo, ale ja się odwołałem, to sąd mówi nie, no to damy ci bazyl 50. No ale bazyl się znów odwołał i chcę tam stanąć i rozmawiać na ten temat z panem Bojanowskim, bodajże sędzią, bo on mnie zna, ja też go znam, także dlaczego te 50 zł? Teraz wzywają biegłych, za których pewnie zapłacą 300 zł. Gdzie tu jest sens? Gdzie tu jest logika? Czy ten sąd w Lubinie naprawdę nie ma jakiegoś prezesa, który by nad tym zapanował? No ale może chcą wymyślić debila. Dlatego to jest stand up na siedząco, proszę Państwa. I wreszcie trafiamy na ratusz wreszcie reprezentacyjny. Co on kiedyś nie był? No po prostu potrzebne były pewne zabiegi, bo ten tynk odpada, te stare budynki, tu się nagle chwali. Boże, człowieku, masakra, ale tu jest w tym artykule jeszcze coś fajniejszego. Nasz pan burmistrz mówi, że teraz spokojnie, bo przyjeżdżają celebryci z pierwszych stron gazet. Cytuję. Przypomnijmy, że odkąd burmistrzem naszej gminy został Tomasz Kulczyński, cesarz, do Chocianowa zaczęli zjeżdżać politycy z pierwszych stron gazet, wśród nich radni, senatorowie, marszałkowie wojewódzcy, posłowie i senatorowie, a nawet ostatnio była Elka, marszałek taka, Ela Witek, znam ją doskonale. Proszę Państwa, ale nie o to chodzi. Jeżeli uważa ten człowiek, że po to mamy remontować ten urząd, żeby przyjeżdżały właśnie te polityczne, bo to polityk to jest kłamca z natury, od razu. To jest kłamca, oszust, malwersant. Dzisiaj politycy żadni w naszym kraju nie mają dobrego wizerunku, także czym się chwali? Czy powiedział, że to zrobił, jakby napisał, że odkąd pan Kulczyński nastał w Chocianowie, to mieszkańcy mają tak wygodnie, wchodzą do komfortowego urzędu, jest piękny, ładanie, a ty tam politycy, no człowieku, to sobie tam, nie wiem, nawieź kogo chcesz, to zaproś sobie Merkel może, nie? Dudę se zaproś. Człowieku, ten urząd jest dla nas, a nie dla jakichś kłamliwych, oszukańczych polityków. My się politykami już brzydzimy. Panie Kulczyński, taką propagandę pan tu sieje, to już śmieszne to jest, tylko idiota się na tym nabierze. Ale hit jest następny, proszę Państwa, to jest naprawdę hit, bo tak powiedzmy szczerze, nasza gmina, już o tym pisałem, mówiłem, robiłem memy, stoi pomnikami. Mamy już tam pod urzędem pomniki, proszę Państwa, teraz będzie kolejny prawdopodobnie, bo zostały zabrane pieniążki z ważnej drogi w Parchowie na właśnie ten cel między innymi, czyli pomnik Napoleona Bonaparte w Brunowie. Gdzie jest tam sołtysa? Gdzie jest tam ten radny? Co oni chcą ośmieszyć w ogóle tą miłą wioskę? Nie ma tam innych potrzeb? Już zabrałeś Pichale, to daj Kuźmierczykowi, niech tam coś za też 76 tysięcy zrobi. Ale to nie jest, to nie jest tak. I tutaj nagle dowiaduje się, że naszym pracownikom Hofumu będzie stawiany pomnik. No pomysłodawcy, to tutaj widzę na zdjęciach Ślipkę, no ten ciekawy człowiek, który tak naprawdę w FUM-ie zgarniał ogromne pieniądze, to był dyrektor sprzedaży, 140 tysięcy rocznie. Tego nie mogli sobie, tego nie mogli dostać zwykli pracownicy, którzy wyrabiali mu tą pensję, a tam naprawdę mi się daje, był zbędny. Po prostu jak widzimy, FUM upadł, proszę Państwa. Także jeszcze sobie pan Ślipko oczywiście zaserwował, dostał stołeczek w komisji alkoholowej jako specjalista, nie wiem od czego. I będzie około 200 zł dostawał bidula za jedno posiedzenie. A posiedzenie może być duże, proszę Państwa. I oni będą stawiali bezczelni, hipokryci pomnik pracownikom tym, czy może tym odwiecznym od 49 roku. Pomnik pracownikom Hofu. Proszę Państwa, to jest idiotyzm, to jest głupota, to jest coś, co obrzydza mnie. Dzisiaj jeszcze zatrudnieni. Na wakacie są ludzie, około 100 osób z FUM-u,
którzy nie biorą pieniędzy, bo fum leży, położony został. Oni głodują, tam są ludzie z rakiem i tak dalej. Ten człowiek myśli coś? On będzie budował pomniki komu? Ludziom głodnym? 100 osobom, którzy nadal czekają, jakie będą decyzje odnośnie upadłości firmy Chowu. Kpina to jest. Człowieku, ciebie tu już nie powinno być. Albo jak ktoś tam mówił z Holandii, powinieneś odpowiedniego odwiedzić lekarza. To jest tragedia. Proszę Państwa, zobaczcie, to ja mam popisaną gazetę, bo sobie notuję pewne rzeczy, ale tak to wygląda. I to jest ćwierć, nawet połowę strony wykorzystana na ten, na to, to coś, co no nie przystoi nikomu. Ale jednak temu lubliniakowi przystoi, proszę Państwa. Doszliśmy wreszcie do naprawdę ważnego, ten dwóch radnych złożył rezygnację. No właśnie, pytanie, kiedy ci radni złożą oświadczenie i powiedzą, jak było naprawdę. Ja wiem, jak było naprawdę. Nawet gdybym nie wiedział, to potrafię sobie to gdzieś scenariusz napisać, bo to nie jest trudne, proszę Państwa. I tutaj takie gdzieś kłamstwo. Drodzy czy mieszkańcy gminy Chocianów, w dniu dzisiejszym wraz z koleżanką Dorotą Kale złożyliśmy pisma z informacją rezygnacji z funkcji i mandatu radnych miasta i gminy Chocianów. Wszystkie osoby, które mogą poczuć się urażone, czy też w jakiś sposób dotknięte naszą decyzją, serdecznie przepraszam. Przepraszają za to, że to jest dziwna taka decyzja. Wychodzi dwóch radnych z ugrupowania pana Kluczyńskiego. No to coś tu śmierdzi i to bardzo. Realizacji są bohaterowie, proszę Państwa, a hipokryta im tutaj dziękuję i tak dalej. No, udało nam się wiele zrobić. No, śmieszny jesteś, człowieku, ale tak już bywa. Także dla mnie ci dwoje radnych to naprawdę bohaterowie i dzięki nim być może uda się nam powstrzymać w naszym mieście tą patologię. Jedźmy szybciej, bo czas ucieka. Proszę Państwa, to jest kolejna reklama. RTK. Po co ta reklama? RTK, prosimy o faktury. Nie ma tam jeszcze. Słyszałem dyrektora, nie chce tę funkcję wziąć. Dlaczego? Bo nie chce podpisywać takich, a nie innych faktur. Ale jak można się reklamować? Po co reklamować w gazecie wydawanej za nasze pieniądze? RCK, były HOP. Przecież tam już dawno kultura umarła, proszę Państwa. I teraz ludzie nazywają to pralnią, pralką, franią, takie coś. Masakra. To jest... Także prosimy panią Basię, bo słyszałem, że PO ma, czyli pełniącą obowiązki w RCK, o fakturę za tą reklamę, bo chcemy wiedzieć, ile Giergocewicz po prostu jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że mu płacimy, to jeszcze dostaje. Internet światłowodowy wkrótce, bardzo czekamy, tylko dlaczego nie w mieście Chocianów, a w wszystkich sołectwach? Dobrze, niech mają internet. Współpraca z korzyścią dla uczniów i małe te oś potrzeby pomocy. Zawsze pomagać trzeba biednym ludziom. I tutaj te wielkie biegi oczywiście pod patronatem naszego cesarza. Kryształowego cesarza, przepraszam, bo to trzeba utrwalić. Wielkie serce Chocianowym zebrali dla dziecka jakiegoś 4853 zł. Bardzo dobrze potrafimy w jakiś sposób być charytatywni i miłosierni. Tutaj na kolejnej stronie to rozkład, nowy rozkład tego darmowych, ale opłaconych za drugie pieniądze przez nas autobusów. Dobrze, niech jest, może ludzie się przejadą. Także, no i tutaj ciekawostka jeszcze dla wszystkich, którzy mają różne piece, czyli piece, kominki, kuchnie węglowe, piece kaflowe, wolnostojące, kotły na paliwa stałe, kotły i grzejniki gazowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, sieci ciepła. No będziemy musieli niestety się zbierają źródła. Znów nas są kontrolować, jak spis powszedni, także teraz jeszcze sprawdzają, czym palimy. No bo jak palimy czymś nie tak, to będą musieli nam dowalić, zabrać nam piec, a my będziemy musieli, nie wiem, poprzez jakieś delikatne dofinansowanie prawdopodobnie wydać kolejne pieniądze, żebyśmy mieli w domu ciepło. Co się w tym kraju dzieje, proszę Państwa? No ja już nie wiem. Nagrody i wyróżnienia w konkursie edukacyjnym, proszę Państwa, Komisji Alkoholowej, także fajny konkurs był. Ja się tylko pytam, co dostał za to Bałecki, Ślipko czy Heniu Osoliński? Po 200 zł? A nagrody po ile kosztowały? Upominki. Wiecie co, róbcie sobie takie konkursy gdzieś na wsi. Gdzieś na wsi po prostu. Zaproście krowy, jeżeli są tu gdzieś w okolicy. Biało-czarne takie. Zróbcie sobie konkurs. Weźcie sobie flaszkę, jedną, drugą. Niech ta komisja trwa. Praktyki zagraniczne to wszędzie, co roku te dzieciaki jadą od nas. Proszę Państwa, kolejna reklama PWK. Dlaczego reklamujemy się w naszej gazecie, co my nie wiemy, gdzie jest PWK? I znów cała strona i znów Giergocewicz musiał dostać ogromne pieniądze. Proszę Państwa, ja czekam na
fakturę. Panie Falkiewicz, Wagnie, to pana się przejdę tam po prostu z kamerą, żeby pan się z tego po prostu wytłumaczyć, dlaczego nie da mi pan faktury. Ja chcę znać po prostu koszty tego, ile jeszcze i na jaki garnitur daje panu Gregorcewiczowi. Przypominam, kolega to jest naszego cesarza, kryształowego cesarza. Burmistrz cieszy się niesłabnącym zaufaniem. No, zainteresowaniem, może tak, ale nie zaufaniem. Nikt mu już nie wierzy. Rozmawiam z ludźmi, jest to naprawdę tragiczne. Zauważają tą patologię i nie są tak obłędnie zaślepieni, jak nasi radni, którzy dali mu to absolutorium. Oczywiście przy wydarzeniu, bo w tym czasie właśnie odeszło tych dwóch radnych, Dorota Kelej, Paweł Kisiel. Z jakich przyczyn? No pewnie nie chcieli mu dać tego absolutorium. Oczywiście z opozycji był tylko pan Piech, no tamci dwaj pani Piechała nie raczyła być na tak ważnym, na ważnej sesji, tak samo jak pan Piotrowski, którego już chyba całkowicie nie ma. Pięć naborów, jakieś tak dalej, proszę Państwa, będziemy kończyć, bo czas ucieka za długi po prostu, taki nie może być, bo już ciężko się wchodzi. Ale proszę Państwa, jeszcze kolejny sukces mamy naszego kryształowego cesarza. Proszę Państwa, widać gołym okiem, monitoring miejsc. Proszę Państwa, rozumiem, po przy wyjazdach wiemy, wszyscy widzieliśmy, że jest ten monitoring. Tylko ja mam takie pytanie, bo słyszałem, że obraz tego właśnie monitoringu potrafi trafić bezpośrednio na telefon naszego cesarza. Cesarzu, jak to jest? A my poddani nie możemy mieć wgląd do tego, co się dzieje w mieście, tylko ty, cesarzu. Co chcesz widzieć? Co chcesz zobaczyć? Wyjdź na spacer, przejdź wśród ludzi. Boisz się? Ja bym wyszedł. Bez obstawy oczywiście. Pytaj się o zdrowie. Pytaj się, jak się żyje tym ludziom, którzy z komunii dostają pieniędzy. Spytaj się ludzi, jak im się podoba niecięta trawa, zaniedbanie, burdel. Patologia wręcz taka, jak tutaj nigdy nie było. I to szczerze wam daję, a wy wiecie doskonale o tym, bo tu mieszkacie. Widzicie, a ten przyjechał i chyba nie rozumie pewnych rzeczy. Także ten włodarz nie powinien dostać żadnego absolutorium. Już dawno to nie powinno tu być. Ale rada jest zarządzana przez niego, a nie radni decydują o tym, co on ma robić. No, role się odwróciły. No cóż, przyjechał pun z Lubina, prawnik doskonały. I tutaj chce rządzić aż do... Oby nie. Także jeszcze jest artykuł dość ciekawy. MZK nie istnieje, ale jego pracownicy wciąż działają dla mieszkańców. No to jest śmieszne, proszę Państwa, bo przecież ciągle nadaje jakieś filmiki, ciągle coś pokazuje. Wy mieszkacie tu i widzicie. Jak takie kłamczuchy mogą tutaj nas tutaj oszukiwać? No proszę Państwa, no to jest propaganda gowna, nawet chyba lepsza niż pana Goebbelsa. Wiemy, kto był to Goebbels. I na tyle, proszę Państwa. Jeszcze jest śmiesznotka. Oczywiście na końcu jest reklama jeszcze TV. Też, nie wiem, kto to teraz za to płaci, czy coś, reklama, no przecież wiemy, że jest TV chociaż, no przecież najlepsza telewizja na świecie. Także tak to wygląda, jest tam tylko sportu, ale to może kiedy indziej. Jest jeszcze fajna, ozdób swoją posesję, wygraj, nie wiem, co tam pieniążkiem trzeba wybrać, także nasz beztlenowiec, no faktycznie brakuje tego tlenu, brakuje, proszę Państwa, do tlenu. Żabkowiec, bo on uwielbia żabki, komedię robi sobie ze wsi, taki wiesz, ceperiadę taką, no ale jest do tego, ktoś tam jak najlepiej udekoruje swoją tam chyba w Żabicach posesję, on to dostanie tam jakieś pieniążki. Forma promocji, wybierzcie mnie na kolejnego, raz na radnego, a naprawdę tlenu dostarczą mi z samej Moskwy. Ludzie, spójrzmy na to wszystko obiektywnym okiem, prawdziwym, bo to nie jest zabawa, to nie jest zabawa w rządzeniu się zrobiła. Pieniądze wypływają, wartkim strumieniem. Niedługo o tym będziecie słyszeć głośniej, głośniej i głośniej. I to cały czas będziecie mu wierzyć i wierzyć tej radzie? Dlaczego oni nie mogą kontrolować tego człowieka? Dlaczego nie mogą tak robić, żeby on nawet z jednej złotówki naszej nie wydał na coś, co nie ma żadnej wartości dla naszej przyszłości, a przynajmniej dla przyszłości naszych dzieci czy naszych wnuków? Dziękuję Państwu. Przepraszam, że tak długo było, ale dużo materiału, dużo ciekawostek. Postaram się być regularny, no takie prowizoryczne studio. Niedługo będę realizował zrzutkę, żebyście mogli mieć gazetę, żeście mogli mieć reakcji częściej, więcej, no ale to będzie zrzutka, także tylko od was będzie to zależało, czy po prostu ta prawda nadal będzie mogła wychodzić do was w formie informacyjnej i takiego czy innego przekazu. Dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że oglądacie filmy, oglądacie memy i informacje, które wam dostarczam, bo dziś jakby jestem takim jedynym, zostałem niezależnym źródłem informacji i to dzięki wam. Dziękuję bardzo. Do widzenia.